nagram cię na tle Pałacu Kultury. Hejka kochani, oficjalnie witam was z Warszawy. Jestem teraz w pokoju, Szymon jest w łazience, także mniej więcej pokażę wam, jak wygląda ten pokój, chociaż jest dużo skromniejszy niż wydawało mi się na zdjęciach. Ale cóż, pokażę wam, jak to wygląda. I a więc tak, tutaj mamy szafę. Ona co prawda jest taka pojedyncza, będę mówić cicho, bo tutaj jest strasznie wszystko słychać, jak inni gadają coś. Jest dosyć taka pojedyncza, ale jest dosyć pojemna, serio. Tym bardziej, jak my przyjechaliśmy tylko na dwie noce, więc no. Tutaj jest łóżko, muszę tą bluzę założyć, żeby mi zimno nie było. I no, są poduszki. Tutaj mamy jakiś prowiant. I no, tutaj mamy stoliczek laptopa i dwie takie pufki, żeby sobie można usiąść. Tu mamy piękną monsterę, ładna, naprawdę super. Tu mamy lustro. Czy mnie widać w tym lustrze? Jestem cała na biało teraz. Jesteś. Ej, ja cię nagrywam. Tu jestem. Dobra, wybaczcie mi, że nie odzywałam się praktycznie cały czas, ale strasznie było zimno i mi ręce odmarzały i starałam się nagrywać tylko te najfajniejsze rzeczy po prostu. Byliśmy w Królewskim Ogrodzie na Wilanowie, w Ogrodzie Świateł. Potem byliśmy w kawiarni, ja sobie wzięłam kawusia, Szymon wziął herbatkę. I później pojechaliśmy do Złotych Tarasów zjeść jakąś szybką kolację, bo już było dosyć późno. I co? Jutro plan jest taki, że jedziemy na jarmark do Barbakanu najprawdopodobniej. I wieczorem idziemy do kina. No i ogólnie tak jeszcze sobie po prostu pochodzić po Warszawie i no, jakichś ambitnych planów nie ma, ale głównie się chcieliśmy skupić na tym ogrodzie i na jarmarku. Także no, my kładziemy się powoli spać, jeszcze musimy rozpakować wszystkie zakupy, powkładać do lodówki to, co jest do lodówki.
I no, ja muszę się troszeczkę jeszcze pomontować filmy. Hej kochani, witam was w kolejnym pięknym dniu w stolicy. Będę mówić szeptem, bo niektórzy jeszcze śpią. Chociaż jest już pół do 11. O, już mi właśnie spuścił wodę w kibelku. Dzisiaj mamy kilka punktów, które chcielibyśmy odwiedzić. Myślałam, że to będzie tylko jarmark. Natomiast jedziemy do elektrowni po Wiśle. Idziemy na grób nieznanego żołnierza zobaczyć, co tam się dzieją, te prace remontowe, budowlane. Idziemy na Nowy Świat, do restauracji, w której byliśmy w czerwcu na pizzę. Idziemy do Twinkle Candle, do firmy Angeliki Truchanowicz, Andrzej. Chciałam sobie kupić jakąś świecę u niej już ostatnio, jak byłam, ale wypadło mi to totalnie z głowy. Idziemy do Pałacu Kultury zobaczyć, też tam są jakieś targi, jakieś jarmarki, tak samo jak na Starym Rynku, też pójdziemy. I co? I zrobimy sobie jakieś ładne zdjęcie przed pałacem, bo tak sobie wymarzyłam, dlatego założyłam sobie spódniczkę dzisiaj i sweterek. I no i na wieczór idziemy do kina tam, więc troszeczkę kilometrów dzisiaj porobimy. Natomiast będziemy też poruszać się trochę autobusami i tramwajami, bo jest dosyć zimno i nie chcemy zamarznąć po prostu. A wczoraj tak już troszeczkę pochodziliśmy, także zapraszam was na kolejny dzień z nami i mam nadzieję, że wam się podoba. I no. A to jest, proszę bardzo, mój outfit. Biały sweterek i spódniczka, skarpetki ciepłe, rajstopy i no. No ale uśmiechnij. Mamy reakcję na przyspieszenie. A jest tu coś takiego? Ktoś nie ma tego. No, ile na godzinę widzę? Jak to się na tym kościołem? No, przyjdzie. Ale nie czuć tego, nie porywa tak do tego. Następna stacja. Nowy Świat, Uniwersytet. Ale wcina, żre, jakby w domu tego nie miała. A byście najlepsze? Nie wiem, co jest najlepsze. Ziomka jest go niezmuklinowane. Okej. Okay. Buzi. Mercedes, Toyota.
dobry, kochani, witam was już w ostatnim dniu w stolicy. Pada śnieg. Czy ledwo widać niestety, ale no tutaj już o. Teraz widać. Także wow. Plan na dzisiaj jest mały. Do 11 musimy się tutaj wymeldować, a jest jakoś 20 po 10, więc mamy jeszcze 40 minut. Ale jesteśmy w sumie spakowani, ubrani, więc jesteśmy gotowi. Na śniadanie idziemy do Charlotte na Plac Wyzwolenia. No i później jedziemy metrem na Dworzec Gdański. I stamtąd idziemy do Poznania i z Poznania do domu. Takie małe podsumowanie tego wyjazdu zrobię wam po prostu, jak już będę w domku. Bo teraz na szybko musimy się ogarnąć w ogóle i iść na to śniadanie, bo jesteśmy strasznie głodni. I pokażę wam jeszcze na przebitkach, jak wygląda pokój, jak już posprzątamy go. I no. Z mojej strony na razie to tyle. Widzimy się później. W ogóle czemu tak ciemno z tyłu jakby jest? Nie rozumiem tego. Do zobaczenia później. Wygląda jak memel. Nie. Co ty? Witam was już z powrotem w domku i otworzymy sobie teraz kalendarze adwentowe z wczoraj i z dzisiaj, bo chyba w piątek otwieram. Dobra, najpierw otworzymy kalendarz Ignasia i zaraz mu dam wszystkie smakołyki. Chyba w piątek, o, w piątek nie otwierałam, bo go nie było. Nie, był. Nie wiem czemu. Mamy serduszka. Następne dziesiątka. W dziesiątce mamy jakieś takie łódeczki. Co to jest? A, to jest chicken. Chicken fishes. W sensie, to nie wygląda jak ryba. Co to jest? I dzisiaj mamy 11. 23 jest coś dużego i 24 jest coś dużego. I 14 też jest coś dużego. Ciekawe. I 11. Mamy... Co? I w 11 mamy chicken strips. Takie stripsy, nie wiem. Dobra, kolejny kalendarz. Kinderkowy. 9 otwarta, ok. I teraz 10. O, dusiłam do środka, spadło, nieważne. Tu mamy to jajeczko. Ok, i 11, gdzie jest 11? Tu. O Boże, jakie to jest mocne. No dalej. Nie mogę otworzyć. O, mamy kinderka kolejnego. Dobra, już zepsułam trochę, ale mamy kinderka. Dobrze, ten już jest w opłakanym stanie, bo tu się otwiera nam 13 w ogóle już. Ja już widzę, co tu jest, ale nieważne. 10. Gdzie jest 10? Tu jest 10. Moje paznokcie. Kalendarze lecą. Jakąś stopę tu mamy. Co to jest?
O kurde, nie mogę wyciągnąć. Dobra. I to jest... musująca kąpiel do stóp. O, to jest spoko. Tylko to na przykład do miski by trzeba sobie wlać wodę i to rozpuści, to by było git. Taka stópka różowa. Spoko, dla mnie, serio. I kolejne 11 jest tutaj. O, czyżby kolejna kula? O Jezus, to się chyba otworzyło, bo mam na palcu. Tabletka do kąpieli. Musiałabym się kąpać w misce, żeby to zużyć. O, tu jest otwarte. Nie wiem dlaczego. To jest w ogóle różowe, ale ma brokat. Ciekawe. Ciekawe. Może wypróbuję kiedyś. No, ale ten brokat. Ojej, jutro mam już wszędzie go. Mocne, mocne. Dobra. Dobra, a więc takie małe podsumowanie tego wyjazdu. Spędziliśmy w Warszawie 2 noce. Pozwiedzaliśmy to, co chcieliśmy. Byliśmy w Ogrodzie Świateł, byliśmy na jarmarku, na Starym Rynku, byliśmy w Twinkle Candle, skąd mam te woski, które bardzo chciałam. Serio, jak one tylko wyszły, ja zawsze byłam mega fanką mięty. O, teraz widzicie w końcu, że mam miętowo szary pokój. Serio, no mięta. I to są te woski, które wyszły ostatnio. Mają zapach po prostu takiej słodkiej mięty z jakimś cukierkiem. Zresztą nazywają się Christmas Mint Candy Cane. No, tylko muszę sobie kupić jeszcze kominek, ale chciałam, przysięgam, serio, ostatnio chciałam sobie kupić taki kominek. No i mam chociaż coś z jej sklepu. Ogólnie wnętrze i wejście ma na takie świąteczne, że wow, naprawdę. Gdzie jeszcze byliśmy? Byliśmy w pizzerii, w której byliśmy ostatnio w czerwcu, w której znowu mieli mega rabaty, fajne, ale przede wszystkim mają przepyszną pizzę, serio. Zaskoczyło mnie w ogóle, że herbata zimowa, która w ogóle miała więcej niż pół litra, nie wiem ile ona miała, ale miała naprawdę dużo, dużo mililitrów, dużą, dużą pojemność, kosztowała 12,90, chyba coś takiego. A chwilę prędzej piłam herbatę w elektrowni po Wiśle, w Central Bar i tam płaciłam 16 zł. Ona była zupełnie, w ogóle ona była mniejsza i w ogóle nie smakowała mi jak święta. Smakowała jak herbata z miodem po prostu i miała jeszcze pomarańczę wrzuconą i goździki. Albo goździków nie miała? Nie pamiętam, nie pamiętam. Ale no, byliśmy w Złotych Tarasach w kinie na listę do M5. Film polecam. Ja w ogóle kocham listę do M. Każdą część oglądałam. Zawsze jak wychodzę, jadę do kina na nie. Pokój, apartament ogólnie oceniliśmy na 5 na 10. Dlaczego? Dlatego, że ja nie pokazywałam tej złej strony tego apartamentu. Pokazywałam wam to, co najlepsze. Był troszeczkę zaniedbany, troszeczkę w nim śmierdziało z tej chwili, z tą taką wilgocią. Zresztą potem, jak napisałam im opinię, czytałam też opinie innych i faktycznie ja nigdy nie czytam opinii zbytnio, tylko patrzę, jaka mniej więcej jest ocena. A ta ocena była chyba 8, coś, więc to było dosyć sporo. A po nas zmieniła się na 7,6. No i czytałam opinie innych i pisali tam właśnie, że śmiedzi wilgocią, że łóżko było zarwane, że ma teraz niewygląda, potwierdzam. Boli mnie krzyż strasznie. Wszystko było słuchać, co się dzieje za ścianą, jak ludzie nawet rozmawiali tak normalnym tonem, nie głośno, tylko rozmawiali dosyć cicho. Było wszystko słychać, a to jest jakby wiecie, to był taki apartament na 6 pokoi, były 2 łazienki i kuchnia. I no jakby to było łóżko nadal na ostatni moment, bo miesiąc przed około, chyba miesiąc coś koło tego. Więc no jakichś luksusów nie mieliśmy, ale, ale chcieliśmy, żeby było blisko centrum i było. Jeździliśmy metrem, ja pierwszy raz w ogóle jechałam metrem i wow, w 3 minuty można się zjawić dosłownie z jednej części Warszawy do drugiej. Jakby 3 minuty przejechaliśmy ze Świętokrzyskiej na koło Centrum Nauki Kopernika, także wow. Jeśli chodzi o kwotę, jaką przeznaczyliśmy, to jakby żyjąc tak w miarę
no nie powiedziałabym, że rozrzutnie, ale jak na przykład mieliśmy ochotę na pizzę, poszliśmy na pizzę. Mieliśmy ochotę na herbatkę jedną, drugą, trzecią, poszliśmy na każdą z nich. Szymon sobie kupił tutaj grzane wino. Tutaj nie, na jarmarku kupiliśmy sobie oscypka z grilla, tutaj Szymon kupił banana w czekoladzie, który w ogóle nie był warty 13 zł, ale no. Tutaj kupiłam jeszcze magnesy, tutaj poszłam kupić sobie w ogóle czapkę zimową, bo nie miałam, znaczy miałam, ale ona jest ale potrzebowałam czarnej z pomponem i mam taką czapę. Polecam, bardzo ładna. W ogóle kupiliśmy ją w Carrefourze, także wow, nie w żadnej sieciówce. W Carrefourze i jest mega ciepła, Boże, serio, przysięgam. Patrzcie, ma takie wypełnienie cieplutkie. Wow, jest gruba, fajna, mega serio. Potem jak miałam ochotę, to kupiłam sobie jeszcze naleśniki do domu, w sensie z dowodem do domu i no. Razem z noclegiem przeznaczyliśmy między 500 a 600 zł za te w sumie 3 dni. No wiadomo, nocleg najwięcej zabrał. A jeszcze w sumie bilety 200, no to jeszcze 100 trzeba doliczyć, bo w jedną stronę 47 zł, w drugą stronę 47 za dwie osoby, także no między 600 a 700 zł wydaliśmy za 2 dni. Ale jakby odjęłabym w ogóle ten transport i nocleg, no to wyszło, nie wiem, z 300 zł na 2 dni, coś koło tego, nie jestem dokładnie pewna, ale coś w tym stylu, więc wydaje mi się, że w miarę to była cena ok, tyle. A jeszcze dzisiaj byliśmy na śniadaniu w Charlotte, mega nam smakowało ostatnio, więc dzisiaj też się wybraliśmy i no, bardzo polecam Charlotte. No, także to by było na tyle w tym filmie. Przepraszam w ogóle, że się zbytnio nie odzywałam, tylko bardziej to było takie, wiecie, przybitki. Ale no, Szymon mnie trochę onieśmiela jeszcze i no. No, tyle. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczekujcie kolejnych vlogmasów i no, widzimy się już za niedługo. Buziaki. Pa, pa!